Prezentujemy Wam LG Optimus G Pro. Jak widać, jest to jakby odpowiedź na Samsunga Note 2. Właściwie jeśli chodzi o design, to oba smartfony, jeśli można to nazwać oczywiście smartfonem, wyglądają bardzo podobnie. Mamy tutaj również bardzo podobne do tych z Samsunga funkcje. Na przykład Q-Slide Apps, czyli sprawdźmy, jak to działa. Włączamy sobie notatnik, możemy coś pisać w notatniku, możemy zmniejszyć ten notatnik, pozostawić sobie tutaj, następnie włączyć kalkulator, tutaj sobie coś liczyć na kalkulatorze. W tym samym czasie jeszcze przeglądać kalendarz. Nie, no niestety tylko dwa okna, ale za to możemy jeszcze z tyłu coś robić. I ten kalendarz prawdopodobnie możemy sobie włączyć tutaj. Tylko to oczywiście będzie trudne. Jak widzicie, tutaj jest opcja, której w Samsungu jeszcze nie ma. Możemy zmienić procent przeźroczystości tych małych okienek. Urządzenie działa bardzo płynnie. Po włączeniu kamery oczywiście funkcja, o której przed chwilą wspomniałem, już się wyłącza. Ok, to mamy okienka. Kolejna znana z nowych LG funkcja, to mam nadzieję, że zadziała, Q-Memo. Możemy sobie dzięki temu zrobić szybko print screena i notatkę na tym print screenie. Może być to użyteczne, przykładowo jak widzimy Google Maps, nawigację, możemy zrobić print screena, zaznaczyć coś, narysować jakąś instrukcję, powiedzmy znajomemu, który ma do nas trafić. Załóżmy, że teraz chcemy zrobić notatkę do tamtego, co było widać. Możemy tutaj coś rysować. Zmienimy kolor na coś większego, białego. Możemy to skasować, szybko udostępnić. Zapisać z tego, co widać. Print screena, czy jak to nazywa LG Q-Memo, możemy też zrobić za pomocą przycisków głośności. Naciskamy oba jednocześnie. To trzeba jeszcze dobrze trafić, nie? Print screena w Q-Memo możemy też zrobić za pomocą dedykowanego przycisku po lewej stronie. Naciskamy, na jest print screen, możemy coś tu narysować, zapisać, tak samo jak poprzednio.